problem uzasadnienia troski o bliskich polega na tym, że o ile bardzo łatwo jest wskazać jakąś rację, dlaczego powinniśmy troszczyć się o osoby, z którymi łączą nas jakieś specjalne relacje, o tyle o wiele trudniej jest scharakteryzować, jakie to są relacje. I chciałbym przedstawić dzisiaj wycinek, bardzo mały wycinek dyskusji na ten temat. Zaczniemy od umiejscowienia tego problemu we współczesnej dyskusji etycznej i tutaj będę się posiłkował podziałem, jaki zaproponował Derek Parry w swojej ostatniej książce On What Matters. Parry dzieli teorie obiektywne, to znaczy takie, które właśnie dają nam rację do działania, na po pierwsze racjonalny egoizm, który głosi, że zawsze mamy najwięcej racji, by robić to, co jest najlepsze dla nas samych. Do tego wystarczy nasz zwykły, osobisty punkt widzenia, żeby stwierdzić, co jest najlepsze dla nas samych. Druga teoria to stanowisko racjonalnej bezstronności. Zawsze mamy najwięcej racji, by robić to, co jest bezstronnie najlepsze. To, do czego każdy miałby najwięcej racji, aby chcieć, byśmy to zrobili. No tutaj najprostszym przykładem tego rodzaju teorii jest teoria bezstronnego obserwatora. To znaczy, żeby móc stwierdzić, do czego mamy najwięcej racji, co powinniśmy zrobić, jakie działanie będzie najbardziej racjonalne, jest wyjście ponad tą swoją własną perspektywę, ponad tą osobistą perspektywę, postawienie się w sytuacji takiego niezaangażowanego obserwatora, żeby móc stwierdzić, co bez żadnych uprzedzeń, co jest najlepsze, a następnie po powrocie do swojego własnego ja wykonać to działanie, które stwierdziliśmy, że jest najlepsze. Trzeci, i tutaj Parry twierdzi, że no, najbardziej zbliżonym do prawdy stanowiskiem jest dualizm praktycznego rozumu. Zawsze mamy najwięcej racji, by zrobić to, co jest bezstronnie najlepsze, chyba że jakieś inne działanie będzie najlepsze dla nas samych. W takich przypadkach mielibyśmy wystarczające racje do tego, by wybrać każde działanie. Gdybyśmy znali relevantne fakty, każde działanie byłoby racjonalne. Znaczy to mniej więcej jak tylko to, że racje osobiste i bezstronne są całkowicie nieporównywalne. Racjonalny egoizm Parry to odrzuca, dlatego że z osobistego punktu widzenia można wskazać na rację, można wskazać na takie sytuacje, w których no, na przykład mam dobre racje do tego, żeby przyjąć na siebie jakieś cierpienie, jeśli to cierpienie pozwoli na uratowanie życia kilku osób. To jest z osobistego punktu widzenia. Mogę stwierdzić, że to jest racjonalne. Nie muszę wychodzić poza tą moją własną perspektywę. Z drugiej strony Parry odrzuca również to drugie stanowisko racjonalnej bezstronności, dlatego że znowu można wskazać na takie przykłady, w których no mimo, że ta bezstronna kalkulacja zysków i strat pokazuje mi, że lepiej by było, żebym poświęcił swoje życie dla ratowania kilku innych, ja nadal mogę mieć bardzo silne racje za tym, żeby raczej ratować siebie, aniżeli kilka obcych osób. W związku z czym tutaj Parry odwołuje się do stanowiska sformułowanego przez Sedgwicka, do tego dualizmu praktycznego rozumu i stara się je zanalizować w następujący sposób. Po pierwsze, gdy chcemy zdecydować o tym, do czego zrobienia mamy najwięcej racji, możemy racjonalnie zadać to pytanie albo z osobistego, albo z bezstronnego punktu widzenia. Po drugie, racje osobiste są najwyższe z osobistego punktu widzenia. Po trzecie, racje bezstronne są najwyższe z bezstronnego punktu widzenia. Aby je porównać, potrzebujemy trzeciego, neutralnego punktu widzenia. Niestety taki punkt widzenia nie istnieje.
Parfit, jeden z argumentów, jakie Parfit formułuje przeciwko dualizmowi praktycznego rozumu, jest to, że on by nie zgodził się na przykład z przesłanką B. Dlatego, że i tutaj wchodzą na scenę te specjalne relacje. Dlatego, że nawet naszego własnego punktu widzenia, nasze osobiste racje nie muszą być, nasza własna pomyślność na przykład nie musi być najważniejsza. Ja mogę, mimo że zależeć na życiu czy na pomyślności osób mi bliskich o wiele bardziej niż na moim własnym życiu czy na mojej własnej pomyślności. I tym tropem chciałbym pójść, znaczy tym argumentem bliskich czy specjalnych relacji. Bo mimo że nie istnieje ten neutralny punkt widzenia, który mógłby stanowić to narzędzie porównania dwóch rodzajów racji, to może istnieje jakiś może nie neutralny, ale pośredni punkt widzenia. Pośredni między osobistym i bezstronnym punktem widzenia, i być może tym pośrednim punktem widzenia jest punkt widzenia specjalnych relacji, od strony specjalnych relacji. Ta propozycja wydaje mi się interesująca z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że od strony osobistego punktu widzenia no, otwiera możliwość altruizmu. Już podmiot przestaje być samotnym ja. Pojawiają się inne osoby, które właśnie, na których może mi zależeć nawet bardziej niż na sobie samym. Natomiast od strony bezstronnego punktu widzenia te specjalne relacje dają dodatkową siłę motywacyjną, z którą teorie oparte na bezstronnym punkcie widzenia mają problem. No tutaj łatwo, najłatwiej podać przykład zarzutu nadmiernych żądań, który jest kierowany pod adresem teorii konsekwencjalnych i który głosi, że teorie konsekwencjalne każą całkowicie zrezygnować podmiotowi z własnej perspektywy, właśnie z własnych prerogatyw, z własnych planów, czy chociażby właśnie z relacji, w których jest. Gdyby dałoby się uzasadnić, że istnieje ten pośredni punkt widzenia, to być może byłby to pewien pomost między osobistym i bezstronnym punktem widzenia. To nie jest jednak takie proste i jest po pierwsze problem ze zdefiniowaniem, co to są te specjalne relacje. Tym problemem tutaj ze względu na brak czasu nie będę się zajmował. Kiedy autorzy piszą o tym, czym są właśnie, kiedy piszą o specjalnych relacjach, no to łatwiej jest im wskazać przykłady takich specjalnych relacji, niż podać dokładną definicję. Takim bardzo prowizoryczny podział specjalnych relacji na relacje niebędące przedmiotem wyboru, czyli pokrewieństwo, współobywatelstwo, czy relacje oparte na wdzięczności oraz relacje będące przedmiotem wyboru, małżeństwo, przyjaźń, relacje oparte na umowie. Natomiast te inne problemy, które są poważne, które chciałbym tutaj przedyskutować, to na jakich racjach opiera się powinność troski o bliskich? Znaczy, to nie jest ani osobisty punkt widzenia, jeśli to nie jest ani osobisty punkt widzenia, ani bezstronny punkt widzenia, to jaki to jest punkt widzenia? Jakiego rodzaju to są relacje? I po drugie, jeśli to jest jakiś inny punkt widzenia niż te dwa wcześniejsze, no to tak naprawdę być może nie tyle pokonujemy dualizm praktycznego rozumu, co tworzymy jeszcze większy problem, no,
realizmu praktycznego rozumu, dlatego że teraz mamy ich do porównania nie dwa rodzaje racji, ale trzy. Zaczniemy od pierwszego pytania. Otóż jedną z propozycji uniknięcia tych problemów, czy rozwiązania jest tych problemów, jest redukcja do racji bezstronnych. To znaczy, rzeczywiście, można uznać fakt, że ludzie są znajdują się w specjalnych relacjach, ale no, mimo wszystko te relacje mogą być wpisane w bezstronny punkt widzenia. Mielibyśmy jednostki z punktu widzenia tego niezaangażowanego obserwatora, bliskich tej pewnej jednostki, no i inne jednostki, które nie znajdują się w tej specjalnej relacji. Zasady formułowane z bezstronnego punktu widzenia po prostu należy tak zmodyfikować, żeby uwzględniały to, że jesteśmy w różnego rodzaju relacjach. Wydaje mi się, że takim fundamentalnym argumentem, jakim można byłoby wysunąć za redukcją do racji bezstronnych, jest argument, który wysunął Sedgwick. Specjalne relacje są najlepszymi kanałami dystrybucji użyteczności. Dzięki temu można powiedzieć, że rzeczywiście bezstronnie świat jest lepszy, jeśli ludzie żyją w specjalnych relacjach, niż świat, w którym każdy dokonywałby nieustannie kalkulacji zysków i strat. Co więcej, kiedy Sedgwick formułuje trzeci aksjomat intuicjonizmu, czyli zasadę życzliwości, kiedy pisze, że każdy jest moralnie zobowiązany do uwzględniać dobro każdej innej jednostki tak bardzo, jak swoje własne, z wyjątkiem, gdy bezstronnie ocenia je jako mniejsze lub mniej pewne do rozpoznania lub osiągnięcia, dodaje, czy dopowiada, że każda jednostka powinna dystrybuować swoją życzliwość kanałami wyznaczonymi przez wspólnie rozpoznane więzy i roszczenia. Sedgwick przestrzega jednocześnie przed taką błędną interpretacją zasady czy hasła Benthama, że każdy liczy się jako jeden i nikt jako więcej niż jeden, dlatego że nie chodzi w tym haśle o maksymalizowanie szczęścia przez nierówności w dystrybucji usług każdej jednostki, ale chodzi o to, by szczęście każdej jednostki było uznane za ważne, by zagwarantować to, by każda jednostka znalazła się, czy interesy każdej jednostki znalazły się w tej kalkulacji zysków i strat. Zarzut, i też wydaje mi się, że najczęściej podnoszony wobec tego stanowiska, jest to, że to jest stanowisko za bardzo przekombinowane. Bernard Williams, powołując się na przykład, w którym podmiot ma do wyboru albo uratować życie bardzo bliskiej osoby, na przykład żony, albo życie zupełnie innej, obcej mu osoby, gdyby on prowadził takie rozumowanie, że osoba numer jeden jest ze mną w specjalnej relacji, jaką jest relacja małżeńska. Relacja małżeńska jest jednym z najlepszych kanałów dystrybucji użyteczności. No i w związku z tym lepszym rozwiązaniem z tego bezstronnego punktu widzenia jest uratowanie życia własnej żony. No, to jest zbyt... Znaczy, takie rozumowanie nie wyraża pełnej motywacji tego człowieka. Tym, o czym myślimy w takich sytuacjach, jest to, że to jest po prostu moja żona. Nie myślimy o... Nie dokonujemy kalkulacji zysków i strat. Po prostu wystarcza to, że jesteśmy z tą osobą w specjalnej relacji. Jako odpowiedź na ten zarzut można wskazać utylitaryzm subiektywny i obiektywny.
Peter Layton, formułując ten podział na utylitaryzm subiektywny i obiektywny, twierdzi, że rzeczywiście jest tak, że jeśli ktoś za każdym razem chciałby przeprowadzać utylitarystyczne kalkulacje, no to tak naprawdę nie doprowadzi to do pozytywnych skutków. To będzie pewien paradoks utylitaryzmu, dlatego że rezygnując, czy ciągle przeprowadzając te kalkulacje, nasze działanie faktycznie nie będzie przynosiło najlepszych skutków. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę utylitaryzm obiektywny, to znaczy taki, w których podmiot no, rezygnuje z ciągłego przeprowadzania kalkulacji zysków i strat, ale jednocześnie ma to z tyłu głowy, to to rzeczywiście doprowadzi do lepszych skutków. Dorej to porównuje to z tenisistą, który tak bardzo stara się wygrać, tak bardzo koncentruje się na wygranej, że przez to gra o wiele gorzej. Trener mówi mu, no słuchaj, może postaraj się skoncentrować raczej na samej grze, postaraj się na tym, żeby sama gra sprawiała ci przyjemność i jeśli to się uda, no to będziesz grał o wiele lepiej. Wydaje mi się również, że Sedgwick również mógłby odpowiedzieć w podobny sposób, dlatego że Sedgwick twierdzi, że moralność zdroworozsądkowa najczęściej jest wystarczająca do stwierdzenia, co powinniśmy zrobić, czy co jest naszym obowiązkiem. Według niego zasada użyteczności mogłaby sprowadzać się do funkcji korygującej taką moralność zdroworozsądkową, czyli taką, w której no, te specjalne relacje odgrywają rolę. Funkcja korygująca sprowadzałaby się do systematyzacji wyjątków, dlatego że normy moralności zdroworozsądkowej nie są absolutne, jak twierdzi Sedgwick. No i zasada użyteczności systematyzowałaby wyjątki i pozwalała rozstrzygać konflikty obowiązków. Tak, przyspieszę. Ile jeszcze to jest? Redukcja do racji osobistych. Osobisty punkt widzenia, argument. Specjalne relacje konstytuują naszą tożsamość i są kluczowe dla naszych projektów. Zarzut. Wartość relacji nie jest tylko wartością instrumentalną. Tutaj również dyskusja, ale to chciałbym przejść do takiego moim zdaniem podstawowych argumentów za tym, że istnieją racje dotyczące specjalnych relacji, które nie da się zredukować ani do racji osobistych, ani do racji bezstronnych. I tutaj dwa pytania. Czy relacje mają wewnętrzną, nieinstrumentalną wartość? Moim zdaniem mają, ponieważ po pierwsze mogą być samodzielnym przedmiotem dążeń. Argument, jaki tutaj znajduję, jest taki, że możemy dążyć do bycia w jakiejś relacji, mimo że nie znamy jeszcze osoby, czy nie, albo nawet nie istnieje jeszcze osoba, z którą będziemy w relacji. Takim przykładem jest dążenie do tego, by być rodzicem. Nie istnieje jeszcze osoba, z którą będziemy w tej relacji, a mimo to ze względu na wartość relacji możemy dążyć do tego, żeby być rodzicem. Po drugie, wartość relacji zachowuje, relacje specjalne zachowują tę wartość, nawet jeśli nie prowadzą do pozytywnych skutków. Argument, jaki tutaj znajduję, zaczerpnąłem z roku 1984 Orwella. Jedna z ostatnich scen tej książki polega na takiej ostatecznej torturze, jakiej zostaje poddany główny bohater i bardzo skracając, ma do wyboru albo zdradzić
swoją ukochaną, to znaczy skazać ją na ogromne cierpienie, albo sam przyjąć na siebie to cierpienie. W dodatku to okrucieństwo jest tym większe, że oboje zostają, ta propozycja zostaje dana im obojgu. I moim zdaniem w tej sytuacji, mimo że ci ludzie nie mają tak naprawdę żadnej perspektywy pozytywnych skutków, bo czeka ich tylko cierpienie i śmierć, mają rację, i to silne racje, do tego, by nie zdradzać siebie nawzajem. Tutaj to wymagałoby większego rozwinięcia, dłuższego rozwinięcia, ale na razie pozostawiamy. Tak, już ostatnie pytanie. Czy wartość relacji zależy od wartości osób wchodzących w tę relację? Moim zdaniem tak. Specjalne relacje mogą zaistnieć jako odpowiedź na wartość innej osoby i z chwilą zaistnienia relacji racją do działania staje się wartość innej osoby. Tutaj kończę. Dziękuję bardzo.